Cześć, witam was na kanale Tylko Fotografia. A więc stało się, wprowadziłem was w błąd i niestety muszę się z tego wytłumaczyć. O co tutaj dokładnie chodzi, już wam wyjaśniam. Cztery lata temu nagrałem film, w którym porównywałem aparaty z matrycami APS-C do aparatów z matrycami pełnoklatkowymi. I padło tam stwierdzenie, że wraz ze zmianą wielkości matrycy zmienia się również głębia ostrości. Co oczywiście jest stuprocentową nieprawdą. Jak to wygląda w praktyce? Na głębie ostrości mają wpływ trzy rzeczy: przysłona, ogniskowa oraz odległość od fotografowanego obiektu. Jeżeli chodzi o wielkość matrycy, nie ma ona absolutnie żadnego znaczenia. Dobra, to jak to jest, jeżeli chodzi o obiektywy, które zostały stworzone specjalnie do standardu APS-C. Otóż, ponieważ taki obiektyw musi rzucić obraz na mniejszą matrycę, może być dzięki temu mniejszy. Może mieć mniejsze soczewki, może mieć również te soczewki nieco bliżej siebie niż w obiektywie, który jest przeznaczony do pełnej klatki. Co nam to daje? Tylko i wyłącznie oszczędności finansowe, oczywiście, jeżeli chodzi tutaj o samą produkcję i sprzedaż tego obiektywu. Dobra, no to teraz jedna sprawa to jest wytłumaczyć się z błędu, a druga sprawa ciekawsza to jest skąd ten błąd się właściwie wziął. Otóż ten błąd, ten ta powielana bzdura ma chyba tyle lat co matryce APS-C. Czyli wydaje mi się, że powstała razem z wprowadzeniem na rynek Nikona D1 mniej więcej 24 lata temu. Jak to wygląda? praktyce, jeżeli chodzi o ten problem, tą, tą bzdurę, która tutaj jest non stop powielana. Wydaje mi się, że mamy tutaj dwóch winowajców. Pierwsza sprawa to jest ten ekwiwalent ogniskowej. Czyli krótko mówiąc, wmawia się ludziom, że jeżeli podepniemy obiektyw załóżmy 50 mm do matrycy o standardzie APS-C, to w magiczny sposób uzyskamy z tego obiektywu 75 mm. Co jest absolutnie nieprawdą. No, i w tym momencie wszyscy oczywiście liczą tą głębię ostrości jak dla 75 mm. To jest bzdura. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygląda to tak, że jeżeli podepniecie obiektyw 50 mm do matrycy APS-C, to on dalej ma 50 mm. Nic się tutaj nie zmienia. Sama matryca zarejestruje mniejszy wycinek. Kadru. W drugą stronę, jeżeli podpielibyśmy obiektyw pełnoklatkowy, na przykład do średniego formatu, do formatu 645, to w tym momencie również nic się nie zmienia. Poza tym, że będziemy mieli przeogromne winietowanie, ponieważ sama ta klatka, rozmiar tej, rozmiar tej klatki jest dużo, dużo większy. Dobra, i teraz. Druga kwestia, która wpłynęła na mój osąd tej sytuacji, mianowicie różnice, jeżeli chodzi o konstrukcję obiektywu. Jeżeli porównamy dwa takie same obiektywy, 50 mm, jeden do pełnej klatki, drugi do standardu APS-C, to może się zdarzyć, ale oczywiście nie musi, że w tym obiektywie do standardu APS-C będziemy mieli 7 listków przysłony, a w tym obiektywie do pełnej klatki będziemy mieli 9 listków przysłony. Nie ma to żadnego wpływu na głębie ostrości, oczywiście, ale może powodować różnicę w bołkę, w postrzeganiu tego bokeh. Dobra, i jak to teraz będzie wyglądało? Dla 9 listków przysłony będziemy mieli droższy obiektyw, a co za tym idzie, będziemy mieli po prostu ten bokę bardziej kremowy, jak to się określa bardzo często. Natomiast w przypadku 7 listków obiektyw będzie tańszy, ponieważ ta przysłona jest tańsza w produkcji. A ten bołkę będzie taki nieco mniej kremowy. W związku z czym, w moim odczuciu, za każdym razem wydawało mi się, że tu chodzi o różnicę w głębokości, głębi ostrości, a nie że chodzi o sam bołkę. Podsumowując, jeżeli chodzi o obiektywy, głębia ostrości nie ma nic wspólnego z samym aparatem. Głębia ostrości jest niczym innym jak cechą obiektywu co bardzo fajnie napisał jeden z widzów pod tamtym filmem w którym wprowadzałem was w błąd. Dobra jeżeli chodzi o kalkulatory głębi ostrości tutaj również musicie uważać ponieważ bardzo wiele kalkulatorów łącznie z moim na stronie tylkofotografia.pl uwzględnia właśnie ten krop faktor czy ten ekwiwalent ogniskowej także tutaj musicie wziąć na to odpowiednią poprawkę. Dobra kochani, to już wszystko jeżeli chodzi o moje dzisiejsze wytłumaczenie się z błędu sprzed kilku lat. Ja już się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!